drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Przyszła do mnie kobieta z pewną dolegliwością. Nie będę mówił jaką, żeby nic nie sugerować. Natomiast ja jej powiedziałem, że ta dolegliwość jest w 99% zależna od tego, co ona myśli. A ona mi na to odpowiedziała: nieprawda. Ta dolegliwość jest zależna w 100% od tego, co ja o sobie myślę. Powiedziałem jej: jesteś genialna, bo ty to już wiesz, że wystarczy, żebyś zmieniła myślenie, a twoja dolegliwość zniknie, wyparuje, ulotni się. Wystarczy, żebyś zmieniła myślenie, żebyś zaczęła o sobie myśleć inaczej, nie tak jak myślisz. I ona mi powiedziała wtedy przysłowie, może nawet więcej niż staropolskie, powiedziała: Andrzej, nie kupię się leżącego. Ja dobrze wiem. Ja dobrze wiem, że na ten temat to my możemy porozmawiać wtedy, kiedy ja się wyleczę z mojej dolegliwości. A teraz dokopywanie mi tym, że wystarczy, żebym ja zmieniła swoje myślenie, to nie jest właściwy moment. Wpierw ty mnie wylecz, a potem będziemy rozmawiać na temat mojego myślenia. Bo jak ty mnie wyleczysz, to ja wtedy mogę rozmawiać na każdy temat. A teraz ja myślę tak. W taki sposób, że ja nie mogę rozmawiać na każdy temat, a w żadnym razie na temat mojego myślenia. No, jasne, drogie panie.